W południowej Europie, w centralnej części Morza Śródziemnego, leży Półwysep Apeniński, nazywany również Italią. W środkowej części Półwyspu znajduje się Rzym. Zgodnie z legendą, został on założony w 753 roku przed naszą erą. Swoje dzieje zaczynał jako niewielka osada nad rzeką Tyber. Lud, który ją zamieszkiwał, nazywał się Latynami, zaś kraina, którą zamieszkiwali, nazywano Lacją. Stąd też język, którym ten lud się posługiwał, zaczęto nazywać łacińskim. Rzym na przestrzeni prawie 350 lat przeszedł widowiskową transformację i z osady stał się państwem kontrolującym najpierw całą Italię, a wkrótce potem imperium, które stało się mocarstwem w basenie Morza Śródziemnego. Rzym wchodził na arenę dziejową jako monarchia czyli system rządów, gdzie władzę sprawuje dożywotnio i najczęściej jednoosobowo władca. Do 509 roku przed naszą erą panowało siedmiu królów. Po wypędzeniu ostatniego z nich Rzymianie wprowadzili w swoim kraju republikę, czyli system rządów, w którym głowa państwa jedno lub wieloosobowa jest wybierana przez obywateli na określony czas. Nazwa republika pochodzi od nazwy tego systemu w łacinie brzmiącego jako Respublika, czyli w tłumaczeniu, rzecz wspólna. W odróżnieniu od Aten, obywatele w Rzymie nie sprawowali jednak władzy bezpośrednio, lecz przez wybieranych na zgromadzeniu ludowym urzędników. W zgromadzeniu mógł wziąć udział każdy mężczyzna będący obywatelem, czyli wolną osobą, której rodzice byli Rzymianami. Urzędnicy wybierani na zgromadzeniu pełnili funkcję zazwyczaj przez rok. Zgromadzenie ludowe wybierało między innymi dwóch konsulów, którzy zwoływali w razie potrzeby obrady Senatu oraz Zgromadzenia Ludowego, a w wypadku wojny dowodzili armią. Wybierano również odpowiedzialnych za sprawowanie władzy sądowniczej pretorów oraz zbierających podatki kwestorów. Zgromadzenie wybierało także dwóch trybunów ludowych, których zadaniem było reprezentowanie uboższych warstw społeczeństwa oraz kontrola sprawujących władzę urzędników dysponowali oni możliwością zanegowania każdego prawa, które godziło w uboższych obywateli. Głównym jednak organem sprawowania władzy w państwie był senat. Składał się on z byłych urzędników, którzy na listę senatorów byli wpisywani do żywotniu. Zarówno urzędnikami, jak i senatorami byli z reguły przedstawiciele najznaczniejszych rzymskich rodów. Senat podejmował najważniejsze dla państwa decyzje, między innymi dotyczące podatków oraz polityki zagranicznej. Senat miał prawo w sytuacji wyjątkowej wskazać dyktatora, czyli osobę, która na pół roku otrzymywała całkowitą i nieograniczoną władzę w państwie. W rzymskim społeczeństwie, początku republiki, istniał podział na dwie grupy obywateli patrycjuszy i plebejuszy. Patrycjuszami byli przedstawiciele najbogatszych rzymskich rodów, do plebejuszy należała reszta społeczeństwa. Początkowo pełnie praw obywatelskich posiadali tylko patrycjusze, w tym możliwość obsadzania urzędów. Plebejusze nie mieli możliwości zawierania nawet małżeństw z patrycjuszami. Z czasem jednak udało się plebejuszom najpierw doprowadzić do powstania Urzędu Trybuna Ludowego, a w końcu, w III wieku przed naszą erą, uzyskali dopuszczenie do pełnienia większości urzędu. Republika funkcjonowała w Rzymie przez prawie 500 lat. W I wieku przed naszą erą, Republiką zaczęła wstrząsać seria wojen domowych, które były dla tego państwa w całej jego dotychczasowej historii zupełną nowością. Ich powodem były osobiste ambicje poszczególnych rzymskich dowódców. Sytuację osłabienia Republiki wykorzystał Juliusz Cezar który wykorzystując osobisty sukces militarny, jakim był podbój Gali, sięgnął po władzę samodzielną, zmuszając Senat do uznania go dożywotnim dyktatorem. Rządy Cezara nie cieszyły się dużą popularnością, co w efekcie doprowadziło do zawiązania spisku i udanego zamachu na życie Cezara w 44 roku przed naszą erą. Zabójstwo Cezara rozpoczęło kolejną wojnę domową, z której zwycięsko wyszedł Oktawian August. Zachował on pozory republiki, jednak faktycznie całość władzy sprawował samodzielnie, kontrolując armię, mianując urzędników i osobiście kierując częścią prowicji. Na cześć swojego poprzednika przyjął tytuł Cezara, który z biegiem czasu wyewoluował w cesarza, a państwo przez niego zarządzane stało się cesarstwem. To właśnie rządy Oktawiana Augusta rozpoczęły czasy cesarstwa w dziejach Rzymu. Rzym konsekwentnie przez cały okres Republiki powiększał swoje terytorium. W III wieku przed naszą erą pod kontrolą Rzymu znajdowała się cała Italia, przez co stał się on jednym z najpotężniejszych państw regionu. Do rywalizacji o prymat w tej części Morza Śródziemnego oprócz Rzymu pretendowała potężna Republika Kupiecka Kartagina. Konflikt był nieunikniony. Na przestrzeni III i II wieku przed naszą erą między obydwoma państwami doszło do trzech wojen, które skończyły się klęską i całkowitym fizycznym zniszczeniem Kartaginy w 146 roku przed naszą erą. Jej rdzenne tereny przyłączono do Rzymu jako prowincja Afryka. Przez okres I wieku przed naszą erą pod panowaniem rzymskim znalazła się na wschodzie Grecja, Azja Mniejsza, Syria i Egipt, a na zachodzie Galia, Hiszpania i Brytania. Rzymskie granice w Europie zostały oparte o Dunaj i Ren. Nad tymi rzekami, jako dużymi przeszkodami wodnymi, zbudowany został system umocnień granicznych nazwany limesem. Ułatwiał on ochronę terytorium państwa przed najazdami ludów barbarzyńskich. Podboje nie byłyby możliwe bez świetnej armii. Rzymianom udało się stworzyć wojsko, które było najdoskonalszym narzędziem prowadzenia wojny czasów starożytnych. Armia posiadała ściśle określoną organizację. Podstawową jednostką był legion liczący ponad 4000 żołnierzy. Każdy żołnierz posiadał to samo uzbrojenie, które zapewniały państwowe warsztaty. Walcząc z wieloma ludami, Rzymianie zaadaptowali najlepsze typy uzbrojenia od swoich dawnych przeciwników i dostosowali je do swoich potrzeb. Rzymscy legioniści byli świetnie wyszkoleni i niezwykle zdyscyplinowani. Stosowany przez legion szyk był niezwykle elastyczny i umożliwiał bardzo ekonomiczne dysponowanie siłami w trakcie bitwy. Rzymianie stworzyli mocarstwo, które określamy nazwą Imperium Rzymskie. Drogą kolejnych podbojów udało się z Morza Śródziemnego stworzyć wewnętrzne rzymskie jezioro. Państwo podzielone było na prowincje, którymi zarządzali rzymscy urzędnicy. Porządku i bezpieczeństwa na prowincjach pilnowały stacjonujące tam legiony. Rzymskie panowanie niosło z sobą jednak i dobre skutki. Pierwsze dwa wieki istnienia imperium to dla większości prowincji okres Pax Romana, czyli okres nieustającego pokoju co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Rzymianie wznosili w swoim imperium liczne budowle zgodnie z jednym uniwersalnym stylem. Całe państwo pokryte zostało siecią bardzo dobrych jakościowo dróg. Część podbitej ludności uległa procesowi romanizacji czyli porzuciła własne tradycje i kulturę, a przyjęła wzorce rzymskie. Od III wieku nad imperium zaczął narastać groźny cienie najazdów barbarzyńskich Germanów, zamieszkujących ziemię dzisiejszych Niemiec i Belgii. W celu ich powstrzymania należało rozbudować armię, jednak olbrzymiej długości granice wymagały wielkich liczb żołnierzy. Cesarstwo wpadło w finansową pułapkę. Miało zbyt liczną armię, aby ją utrzymać, a równocześnie była ona zbyt słaba, aby zapewnić bezpieczeństwo granicom. Rosnące obciążenia podatkowe doprowadzały do niepokojów wśród ludności. Problemy gospodarcze potęgował chaos polityczny związany z ciągłymi walkami o władzę. Ambitni dowódcy próbowali raz po raz sięgać po tron cesarski. Ciągłe walki wewnętrzne oraz najazdy barbarzyńców, które dotyczyły przede wszystkim zachodniej części państwa, doprowadziły do utraty znaczenia przez Rzym. Stolica została przeniesiona w IV wieku do zbudowanego przez Konstantyna wielkiego miasta Bizancjum, którego nazwę wkrótce zmieniono na Konstantynopol. Olbrzymim państwem było niezwykle trudno zarządzać, dlatego w 395 roku podjęto decyzję o podziale imperium na dwie części. Powstało cesarstwo zachodnio-rzymskie ze stolicą w Rzymie oraz cesarstwo wschodnio-rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu. Granicą podziału były wpływy kulturowe. W części zachodniej dominowała kultura łacińska, a w części wschodniej grecka. W IV wieku na Cesarstwo Zachodnio Rzymskie spadła kolejna fala najazdów barbarzyńców. Spowodowana ona była naciskiem od wschodu plemienia wojowniczych Hunów na zamieszkujące w centralnej Europie ludy. Wydarzenia te historycy określili jako wielką wędrówkę ludów. Chociaż udało się ogromnym wysiłkiem pokonać Hunów, to osłabione cesarstwo uległo naciskowi Germanów. W ich ręce wpadła Italia wraz z Rzymem. W 476 roku germański wódz pozbawił korony ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa, kończąc w ten sposób dzieje Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Wydarzenie to zostało przyjęte jako koniec epoki starożytności. Okres największej świetności Rzymu jako stolicy imperium przypadł na I i II wiek. Wtedy to liczba ludności miasta sięgnęła ponad jednego miliona mieszkańców, czyniąc z niego największe miasto na świecie. Znajdowały się w nim liczne budynki użyteczności publicznej, takie jak teatry, świątynie oraz bazyliki czyli budynki pełniące rolę sądu lub hali targowej. Tak duże skupisko ludzkie nie mogłoby funkcjonować bez rozwiązań gwarantujących utrzymanie higieny na odpowiednim poziomie. Stąd w Rzymie znajdowały się liczne termy, czyli łaźnie publiczne, istniały też wodociągi i kanalizacja. W centrum Rzymu było Forum Romanum. Wokół tego placu wznosiły się najważniejsze dla imperium budynki, w tym siedziba senatu. Tu spotykali się ludzie, by porozmawiać, zrobić zakupy, tu wreszcie ogłaszane były kolejne zarządzenia władz. W mniemaniu mieszkańców Rzymu miał on istnieć na zawsze, dlatego nazywano go wiecznym miastem. Społeczeństwo rzymskie dzieliło się na patrycjuszy, czyli najbogatszych, obsadzających najważniejsze urzędy obywateli, plebejuszy. Czyli wolnych mieszkańców, zwanych też plepsem, którzy zajmowali się pracą najemną, rzemiosłem lub handlem, a ostatnią grupę stanowili niewolnicy, czyli osoby nieposiadające wolności osobistej i stanowiące własność ich właściciela. Styl życia Rzymian w dużej mierze zależał od tego, do jakiej grupy społecznej należeli. Patrycjusze budowali okazałe wille, posiadające wewnętrzne dziedzińce. Służbę w nich stanowili niewolnicy. Część z nich posiadała posiadłości na wsi. Ulubioną rozrywką patrycjuszy były uczty, w trakcie których dyskutowano oraz podziwiano występy artystów. W ich trakcie uczestnicy zajmowali miejsca na niskich sofach, umożliwiających przyjęcie pozycji półleżącej. Plebejusze zazwyczaj wynajmowali mieszkania w kamienicach, których standard był bardzo różnorodny. Najbiedniejsi mieszkali w piwnicach czy w małych izbach pod schodami. Jedną z ulubionych rozrywek Rzymian, bez względu na pochodzenie społeczne i zamożność, było oglądanie igrzysk. Na terenie całego imperium wznoszono amfiteatry, w których odbywały się rozmaite widowiska. Do najpopularniejszych należały walki gladiatorów, czyli wojowników, którzy najczęściej byli niewolnikami i walczyli na arenie często na śmierć i życie. Rzymianie, podobnie jak większość pozostałych ludów starożytnych, wyznawali politeizm czyli wiarę w wielu bogów. W początkach państwowości czczone były bóstwa domowe, lary, które opiekowały się domostwem oraz penaty, które dbały o spiżarnię. W VI wieku przed naszą erą pojawił się kult głównych bogów rzymskich – Jowisza, Junony i Minerwy, dla których na wzgórzu Kapitol wzniesiono wspaniałą świątynię. Jak wspominałem Wam na poprzedniej lekcji, Rzymianie bardzo chętnie przejmowali różne wzorce od ludów, które wokół nich mieszkały. Nie inaczej stało się z religią. Z biegiem czasu coraz większy wpływ na religię Rzymian zaczęły mieć wierzenia Greków. Od III wieku przed naszą erą, bogowie rzymscy zaczynają być przedstawiani tak jak greccy. I tak Jowisz, sprawujący władzę nad bogami i ludźmi, zaczął być przedstawiany jako Zeus. Junona, opiekunka małżeństw, jako Hera. Bogini sztuki, rzemiosła i mądrości Minerva. Zyskała wygląd Ateny. Bóg wojny Mars upodobnił się do Aresa, a władca mórz Neptun zaczął wyglądać jak Posejdon. Wenus zaś stała się odbiciem Afrodyty. Ważną rolę w rzymskiej religii odgrywała bogini Vesta, czyli opiekunka domowego ogniska. Obrzędy w jej imieniu wykonywały kapłanki westalki, których zadaniem było m.in. podtrzymywanie wiecznego ognia symbolizującego westę. W budowie świątyń Rzymianie przejęli również greckie wzorce, rozprzestrzeniając je na terenie całego imperium. Rzymianie stworzyli potężne imperium, ale także wspaniałą kulturę. Szczególne osiągnięcia odnieśli w sferze architektury, literatury i prawa. Używali przy tym znanego nam już mechanizmu adaptacji, a następnie rozwijania osiągnięć innych cywilizacji, zwłaszcza greckiej i egipskiej. Rzymianie byli wynalazcami betonu. Dzięki niemu możliwe było wznoszenie takich budowli jak kopuły. By zapewnić swoim miastom dostęp do świeżej wody, Rzymianie budowali wodociągi zwane akweduktami. Często wodę dostarczano z odległych terenów, prowadząc wodociągi przez liczne przeszkody terenowe, jak doliny czy rzeki. Aby je pokonać, wznoszono akwedukty na wysokich łukach, podobnych do mostów. W stolicy imperium powstało szereg monumentalnych budowli, z których część zachowała się do dnia dzisiejszego. Spośród nich należy wymienić Koloseum, czyli amfiteatr, który mógł pomieścić nawet 50 tysięcy widzów, Panteon, czyli świątynię poświęconą wszystkim bogom, Forum Romanum, czyli centralny plac stolicy. Prawdziwie monumentalny był Circus Maximus, czyli 600-metrowa arena, na której odbywały się wyścigi rydwanów, a na widowni mogło się zmieścić nawet 250 tysięcy widzów. Ta budowla jednak nie zachowała się do czasów dzisiejszych. W Imperium Rzymskim zbudowano sieć doskonałych kamiennych dróg, które łączyły najdalsze zakątki cesarstwa ze stolicą. Stąd powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Miały one znaczenie zarówno strategiczne, gdyż umożliwiały sprawny przerzut oddziałów wojskowych, jak i sprawiały, że rozwijał się handel. Teren podbudowy drogi najpierw starannie przygotowywano, a następnie warstwami układano kamienie różnej wielkości. Drogi te słynęły z niezwykłej jakości i trwałości wykonania. Rzymska literatura była pod ogromnym wpływem literatury greckiej, jednak wypracowała swój własny dorobek w języku łacińskim. Jej rozkwit przypadł na przełom I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery. W tym okresie tworzył poeta Wergiliusz, twórca Eneidy, czyli opowieści o losach uciekinierów w stroi, którzy stali się, zgodnie z opowieścią, przodkami założycieli Rzymu. Do najwybitniejszych poetów należał też Horacy, autor szeregu pieśni nazywanych odami, których tematyka była biesiadna, religijna lub okolicznością. Rzymianie, jako jeden z fundamentów silnego państwa, postrzegali prawo. Początkowo funkcjonowało prawo zwyczajowe, jednak w V wieku przed naszą erą powstał najstarszy rzymski spis prawa nazywany Prawem dwunastu Tablic. Wraz z upływem czasu ilość aktów prawnych oraz miejsc, w których były one zapisane, stawała się ogromna. Dlatego też w VI wieku cesarz wschodniorzymski Justynian I Wielki postanowił zebrać wszystkie przepisy prawne w jednym kodeksie, czyli zbiorze przepisów prawnych. Dokument ten nazwano Kodeksem Justyniana. Dlatego prawo rzymskie przetrwało do naszych czasów, stanowiąc fundament systemów prawnych wielu europejskich państw. W pierwszej połowie I wieku naszej ery w Palestynie głosił swoje nauki Jezus z Nazaretu, nazwany później Chrystusem. Nauczał mieszkających tam Żydów, że najważniejsza jest miłość do jednego Boga oraz bliźnich. Po śmierci obiecywał zbawienie wszystkim, którzy będą postępować zgodnie z jego naukami. Część Żydów oburzała się, że Jezus podawał się za Syna Bożego i Mesjasza, na którego zgodnie ze Starym Testamentem czekali Żydzi. Miał on przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci w świecie oraz ustanowić tzw. Królestwo Mesjańskie będące nowym rajem. Ostatecznie Żydzi doprowadzili do ujęcia Jezusa i skazania Go przez rzymskie władze na ukrzyżowanie około 33 roku naszej ery. Nauka Jezusa nie umarła wraz z Nim. Była rozpowszechniana przez apostołów, czyli najbliższych uczniów Jezusa. Głosili oni, że ich mistrz z martwych wstał i udzielali chrztu kolejnym wyznawcom. Dzięki nim nowa religia zaczęła się rozpowszechniać poza Palestyną i zaczęła być nazywana chrześcijaństwem. Szczególną rolę w rozwoju nowej religii odegrał Paweł Starsu. Uważał on, że nową religię może przyjąć każdy, nie tylko Żyd, a to spowodowało, że liczba wiernych zaczęła się bardzo szybko powiększać. Sprzyjała temu działalność Pawła Starsu, który podróżował po terenie całego Imperium Rzymskiego. Do nowej religii garnęli się przede wszystkim ludzie biedni. Wynikało to z faktu, że do szczęścia po śmierci wystarczyły dobre uczynki za życia oraz miłość dla swoich bliźnich. Pierwsi chrześcijanie skupiali się we wspólnotach, czyli gminach, na czele których stali biskupi. Liczba gmin szybko rosła, rozprzestrzeniając się po całym cesarstwie, a wkrótce docierając do Rzymu. Zgodnie z tradycją, pierwszym biskupem Rzymu był apostoł Piotr, jeden z uczniów Jezusa. Jego następcy z biegiem czasu przyjęli tytuł papieża i stali się zwierzchnikami całego kościoła, czyli wspólnoty wiernych na całym świecie. Początkowo Rzymianie odnosili się obojętnie do nowej religii. Jednak wraz z jej rozwojem i przyrostem liczby wyznawców zmienili swój stosunek na wrogi. Powodem tego stanu rzeczy była odmowa chrześcijan w uczestniczeniu w obrządach religijnych na cześć cesarzy, bo nie pozwalała im na to wiara w jednego Boga. Taka ich postawa zaś godziła w porządek imperium. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Ostatecznie represje okazały się nieskuteczne. Mimo walki państwa rzymskiego z nową religią jej wyznawców stale przybywało. W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał dokument znany dziś jako edykt mediolański, w którym zezwolił na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa w cesarstwie. W IV wieku cesarz Teodozjusz zakazał wyznawania innych religii niż chrześcijaństwo.